Słynnym przykładem zastosowania twierdzenia Thalesa jest mierzenie niedostępnych wielkości. Na przykład wyobraźmy sobie, że chcemy poznać wysokość drzewa bez wspinania się na nie. Oznaczmy tę nieznaną wielkość przez x. Wyobraźmy sobie, że leżę na łące i patrzę z poziomu ziemi. A mój kolega o wzroście 1,80 m ustawia się koło mnie w taki sposób, aby z mojego punktu widzenia czubek jego głowy i czubek drzewa pokrywały się. Następnie mierzę, powiedzmy w krokach, odległość, jaka dzieliła moją głowę od miejsca, w którym stał mój kolega. Niech ta odległość będzie równa 3 krokom. Mierzymy również w krokach odległość z punktu, którego patrzyłam, do drzewa. Powiedzmy, że to jest 30 kroków. Teraz, korzystając z twierdzenia Thalesa, możemy obliczyć wysokość drzewa. Drzewo jest pionowe i mój kolega stoi pionowo. Mamy zatem dwie pionowe, czyli równoległe proste. Przecinają one ramiona kąta, który tworzy linia łąki i ta prosta, wzdłuż której patrzyłam, widząc jednocześnie czubek głowy kolegi i czubek drzewa. Twierdzenie Thalesa dotyczy dokładnie takiej sytuacji. Ramiona kąta przecięte dwiema prostymi równoległymi. Korzystając z niego, wypiszemy proporcje odcinków. Czyli wysokość drzewa mierzona w metrach, czyli x, do wzrostu mojego kolegi, również w metrach, czyli 1,80 m, jest równe 30 kroków do 3 kroków. Ponieważ liczymy proporcje, nie przeszkadza nam, że wielkości po prawej stronie mierzone są w innych jednostkach niż te po lewej. Stąd już łatwo obliczyć x. 30 podzielone przez 3 równa się 10. Czyli x jest równe 10 razy 1,80, czyli 18. To jest szukana wysokość drzewa, mierzona w metrach. W podobny sposób można z twierdzenia Thalesa oszacować odległość do jakiegoś dalekiego przedmiotu, na przykład wieżowca, jeżeli jesteśmy w stanie ocenić jego wysokość, na przykład na podstawie liczby pięter. www.interklasa.pl Matma. Zobacz, jakie to proste. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.